Otwieram, przedłużam Wam drugą sesję Rady Miejskiej w Ciechanowcu. Serdecznie witam radnych Rady Miejskiej, pana burmistrza Eugeniusza Święckiego, panią Dorotę Łapę, przewodniczącą Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, radnego Powiatu Wysokomazowieckiego pana Krzysztofa Kołczyka, panią sekretarz gminy Annę Czarkowską, panią skarbnik gminy Jadwigę Kos, radcę prawnego pana Przemysława Ślepowańskiego, komendanta ochotniczych straży pożarnych pana Marka Klejzorowicza, członka Podlaskiej Izby Rolniczej pana Tadeusza Koca, dyrektorów gminnych jednostek, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedlowych. Stwierdzam, że na 15 radnych Rady Miejskiej na sesji obecnych jest 13 i obrady sesji są prawomocne. Państwo radni otrzymali proponowany porządek obrad. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Mam prośbę o uniesienie świata. Przechodzimy do punktu trzeciego. Wnioskuję o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez odczytania. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania z pracy między sesjami. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ostatnia sesja Rady Miejskiej miała miejsce 19 grudnia i od tego okresu wykonaliśmy wspólnie z pracownikami następujące zadania. 29 grudnia dokonała w Biuru Prac Budowlanych zadania przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lepszego Króle o łącznej długości 47 metrów wraz z mostem. 29 grudnia został złożony wniosek w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Ciechanowiec na kwotę 7 330 000 zł i to są termomodernizacja obejmuje budynek szkoły podstawowej w Ciechanowcu w Pobikrach, Bujeńca, budynek ASP, budynek ASP w Świetlicy w Wojtkowicach Starych, Środowiskowy Dom Stałą Pomocy w Radziszewie Starym, budynek podarnej kuchni na stadionie, budynek przedszkola w Ciechanowcu i w projekcie, projekt ten zakłada, jeżeli chodzi o termomodernizację we wszystkich budynkach, docieplenie dachu lub wymiana dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, jak też wymiana drzwi zewnętrznych, okien, montaż pomp ciepła oraz fotowoltaika i ogrzewanie pokojowe. 6 stycznia ulicami Ciechanowca przez Orszak Trzech Króli. Był to chyba jeden z największych orszaków i tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział, wszystkim mieszkańcom, szkołom lokalnym, przedszkola, żłobek, jak też inne instytucje lokalne. 8 stycznia odbyło się spotkanie z dyrektorem szpitala panem Uczajem w sprawie działalności zakładu opiekuńczo-leczniczego, co z tym mikrofonem jest nie tak, w Ciechanowcu.
oraz możliwością dalszego zwiększenia łóżek w tej instytucji z uwagi na to, że no, są bardzo duże kolejki w tej chwili osób potrzebujących do tego ośrodka i tutaj jedną z takich propozycji jest adaptacja dodatkowego budynku z budynku szkoły podstawowej w Pobiegach. 9 stycznia w związku z realizacją programu Maluch Plus podpisano umowę na zadanie dostosowanie otoczenia, czyli budowa ogrodzenia przy szkole podstawowej w ulicy Wojska Polskiego na kwotę 146 tysięcy złotych i tutaj przetarg wygrała firma Profmet Waldemar Kurmanek z miejscowości Karczew. 11 stycznia zakończono pracę przy zadaniu pielęgnacyjnym na usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Hanowiec i łącznie zebrano 636 ton azbestu na kwotę 349 tysięcy złotych. 12 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu. Tutaj z tego miejsca bardzo dziękuję panu komendantowi, panu Markowi Klewiecowiczowi za właściwą organizację tego zebrania i jego przebieg. 13 stycznia odbyła się Wigilia Sołtysów II, czyli ja wraz z biskupem. Bardzo dziękuję tym sołtysom, którzy wzięli udział właśnie w tym spotkaniu wigilijnym. 14 stycznia w Kościele Trójcy Przenajświętszej odbył się koncert noworoczny i z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom tego konkursu, którzy zechcieli właśnie wystąpić przed publicznością. 15 stycznia odbyła się wizyta delegacji pani burmistrz wraz z pracownikami ze Stawic w sprawie utworzenia centrum w kluczu mieszkalnego właśnie w Stawickach. Tutaj pani burmistrz czerpała dobre praktyki z naszego centrum w Kocach Schabach. 16 stycznia odbył się pierwszy etap odbioru budowlanego budynku mieszkalnego przy ulicy Wiatracznej. I tutaj, tam jak niektórzy pisali komentarze na Facebooku, że nie odbiera się, ponieważ jest niewykonana inwestycja, ale to wymagała umowa, w umowie mamy zapis każdorazowo, bo mamy płatności podzielone i każdorazowo taki odbiór musi być wykonany. Powiem Państwu, ci co z Państwa byli, myślę, że ja sam jestem bardzo mile zaskoczony właśnie tą inwestycją. Cieszę się bardzo, że w końcu w Ciechanowcu powstaje taki budynek, bo przez wiele lat była mowa na temat budowy takiego budynku dla mieszkańców, na potrzeb mieszkańców, którzy no, mają trudne warunki lokalowe. Mieszkania są piękne, naprawdę imponujące, z windami, jak też z ogródkami na parterze, ale myślę, że o tym będziemy mówić, jeżeli ta inwestycja została już skończona i Państwo zobaczycie. 17 stycznia odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej podsumowująca pracę tej Rady z roku 2023. 18 stycznia został ogłoszony przetarg na wymianę oświetlenia ulicami, znaczy oświetlenia ulicznego w mieście, jak i też we wszystkich wioskach na oświetlenie LED-owe. I tutaj składanie ofert jest do 1 lutego. Dofinansowanie gmina otrzymała 1 200 000 z Wodą Polskiego. 19 stycznia w celu doposażenia dodatkowych 5 miejsc żłobka został ogłoszone zamykanie ofertowe na podstawie artykułów wyposażenia sali żłobka. Termin składania ofert do jutra. 19 stycznia w wyniku przeprowadzonej pozytywnej oceny formalnej rozbudowa i przebudowa remizy z OSP w Ciechanowcu na kwotę 3 milionów 83 tysięcy zł. Tutaj właśnie ocena formalna została pozytywnie rozpatrzona, czekamy na ocenę merytoryczną. 19 stycznia złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy finansowej przeznaczeniem dla wszystkich ochotniczych straży pożarnej z terenu gminy Ciechanowiec na doposażenie straży na kwotę 127 tysięcy złotych w
wkład własny 57 tysięcy. 23 stycznia odbyło się na targowisku miejskim Hulek zorganizowany właśnie przez miasto. Bardzo się cieszę, że aż tak liczna grupa ludzi wzięła udział. I tutaj bardzo serdecznie dziękuję z pani dyrektor Sylwii Szymańskiej-Kuczuk za organizację tego przedsięwzięcia, jak też pracownikom Urzędu Miejskiego na czele z panią kierownik Magdą Kodraciuk. Oraz bardzo dziękuję też panom, którzy przyjechali z saniami, by powozić właśnie szczególnie dzieci na tym kulingu. Dziękuję panu Tomaszowi Miliszkiewiczowi, księdzu Tadeuszowi Czyżakowi, panu Dariuszowi Stokowskiemu, panu Antoniemu Wojno, panu Janowi Dłuskiemu, panu Tomaszowi też Dłuskiemu, panu Erykowi Puchacz. W dniach 22-24 w Ciechanowcu gościł zespół folklorystyczny z Czarni. To jest taka mała wymiana między gminami Czarna a Ciechanowiec, ponieważ myśmy się w grudniu na początku dnia dali z delegacją celem obejrzenia Centrum Usług Społecznych tam w Czarni, ponieważ przymierzamy się do tworzenia takiej instytucji właśnie w gminie Ciechanowiec i też tutaj wójt gminy zaproponował nam właśnie tutaj występ tego zespołu, który państwo mieliście okazję przedwczoraj obejrzeć w Miejskim Domu Kultury. 24 stycznia w ramach czwartej edycji programu pomocowego samorządu województwa podlaskiego został złożony wniosek na kwotę 4 milionów na dofinansowanie budowy stadionu. To jest Fundusz Wsparcia Gminy i Powiatu. 24 stycznia złożono wniosek w związku z ogłoszeniem naboru ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 3 milionów 695 zł właśnie na tworzenie Centrum Usług Społecznych. Taki wniosek został już złożony. I trwają prace w tej chwili nad wnioskiem dotyczącym dofinansowania programie odnowa wsi województwa podlaskiego. W tym roku składamy wniosek na kwotę 60 tysięcy złotych do miejscowości Skórzec na budowę placu zabaw dzieciom. I szanowni państwo, 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu funkcjonuje punkt konsultacyjny program Czyste Powietrze. W ramach tego punktu zapewnia się pomoc formalną włącznie z wysyłaniem kompletnego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. I szanowni państwo, od początku działalności tego punktu zostało złożonych 188 wniosków i z tego aż 50 w tym roku, 23. I prawie wszystkie wnioski, to jest 177, zakładały wymianę źródła ciepła. Łączna kwota przyznanych dotacji z funduszu to jest kwota 6 554 tysięcy złotych, z czego 2 887 000 to jest rok 23. W związku z tym z tego miejsca bardzo dziękuję panu Michałowi Chojniowskiemu, który od samego początku prowadzi ten punkt i zajmuje się tymi wnioskami. I muszę przyznać, że jest to rzeczywiście kawał dobrej pracy, którą pan Michał wykonał właśnie dla dobra mieszkańców gminy Ciechanowic. Myślę, że tutaj nawet w którymś tam w ubiegłym roku byliśmy liderem na terenie powiatu wysokomazowieckiego. Także bardzo dziękuję panie Michale. To tyle, jeżeli chodzi o sprawozdanie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Czy radni zgłaszają interpelację bądź zapytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 6. Podpunkt 1. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2024 rok. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią sprawozdawcę. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, szanowni państwo. Zmiana, mimo że dopiero rok się zaczyna, polega na tym, że wprowadzamy środki z 2023 roku, które są nadwyżką i które nie zostały wykorzystane w roku 2023, a są konieczne do realizacji w roku 2024. Chodzi tutaj głównie o wykonanie dokumentacji technicznych, których
wykonawcy nam nie przedłożyli do końca roku i odbiory odbędą się w tym roku i rozliczenie finansowe. Chodzi o dokumentację na przebudowę, budowę remizy strażackiej w Ciechanowcu czy budowę drugiego bloku mieszkalnego w Ciechanowcu. Poza tym mieliśmy ujęte w dochodach 2024 roku środki na właśnie budowę bloku i na remont drogi Koce Piskuły, Koce Schaby i remont ulic w Ciechanowcu, ale z uwagi na to, że te środki wpłynęły w roku 2023 będą stanowić przychody tego roku, więc dochody zostały zmniejszone. Na rok 2024 i jeszcze jedna zmiana w roku 2024 była zapisana inwestycja przebudowy drogi w wsi Radziszewo, które z mostem, ponieważ posadanie zostało też zakończone i rozliczone w roku 2023, wobec tego zostało z tego roku wykreślone. Dziękuję. Aby zaoszczędzić pracę przewodniczącym komisji, proszę o przedstawienie wszystkich opinii łącznie, które dotyczą dzisiejszych projektów uchwał. Powiem, że nie było żadnych wniosków z komisji. Panie Przewodniczący, Rado, Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Sportu pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał. Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok oraz pozostałe projekty uchwał, które zostały przedłożone na dzisiejszą sesję. Komisja Rewizyjna również pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok o treści zgodnej z przedłożonym projektem. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji do punktu drugiego. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ciechanowiec na lata 2024-2044. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zmiana dotyczy wyniku budżetu, ponieważ w 2023 roku planowaliśmy zaciągnięcie kredytu pierwotnie 7 milionów, później 5. Ostatecznie został kredyt zaciągnięty w wysokości 4 milionów złotych. W związku z tym trzeba było dokonać korekty, czyli zmniejszenia spłat i odsetek do roku 2023, co dokonało się tą zmianą. Natomiast pozostałe wartości określone w WPF nie zmieniły się i mówię tutaj o przedsięwzięciach. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały o treści zgodnej z przedłożonym projektem. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy finansowej dla powiatu wysokomazowieckiego na dofinansowanie funkcjonowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wysokim Mazowieckim. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, jest to uchwała intencyjna jak co roku i dotyczy współfinansowania dzierżawy łącz internetowych. Chodzi o Biuro Zamiejscowe Geodezji i Komunikacji tutaj w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu. Dotacja będzie przekazana pod warunkiem przedłużenia. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały?
Przystępujemy do głosowania uchwały o treści zgodnej z przedłożonym projektem. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2024 rok. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały o treści zgodnej z przedłożonym projektem. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zarządzania wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. Proszę Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W związku z upływającą kadencją organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, to jest sołtysów, z rad sołeckich oraz zarządów osiedli, zachodzi potrzeba zarządzenia i przeprowadzenia wyborów na nową kadencję 2024-2029. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały o treści zgodnej z przedłożonym projektem. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia od gminy Grodzisk zadań własnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Czaje i Małyszczyn. Proszę Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Projekt uchwały dotyczy uregulowania stanu prawnego częściowego przejęcia realizacji zadań własnych gminy Grodzisk przez gminę Ciechanowiec w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Czaje i Małyszczyn. Aktualnie do tych miejscowości Czaje i Małyszczyn należących do gminy Grodzisk dostarczana jest woda ze stacji uzdatniania wody w Radziszewie Sieńczuch obsługiwaną przez spółkę komunalną. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały o treści zgodnej z przedłożonym projektem. Kto jest za podjęciem uchwały? Przedstawienie projektu uchwały. Proszę Panią Sekretarz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Niniejszy projekt dotyczy wyrażenia zgody na wniesienie do istniejącej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZR Podlaskie wkładu pieniężnego w kwocie 1 316 451,94 zł przeznaczonego na budowę mieszkań czynszowych. Wkład pieniężny będzie w całości pochodził ze wsparcia, jakie gmina Ciechanowiec otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Pan Radny, proszę. Ja mam pytanie, czy nie jest za wcześnie wnoszenie, czy gmina nie ponosi jakiegoś ryzyka przy wniesieniu tak wysokiej wpłaty,
na budowę tego plotu, ponieważ ta spółka dopiero się jakby realizuje. Uważam, że powinniśmy to jakby odroczyć w czasie i zostawić tą sprawę dla przyszłej rady, bo to nie jest 130 tysięcy, tylko 1 300 000. I mimo, że te środki nie pochodzą bezpośrednio z budżetu gminy, ale one i tak będą musiały, czy będą musiały przejść przez budżet gminy, to moje pytanie. I pytanie, czy my nie ponosimy zbyt wielkiego ryzyka, wpłacając tą składkę, i jaki stosunek do tego mają inne gminy, które przystąpiły do tej spółki, czy my będziemy jako pierwsi i przy budowaniu tego bloku, czy trochę więcej na temat tej inwestycji chciałbym się powiedzieć. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Proszę Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, ja już Panu Radnemu odpowiadałem na to pytanie, na te pytania na komisji, ale pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć. Jak Państwo pamiętacie, Rada Miejska podjęła uchwałę jednogłośnie o przystąpieniu gminy do spółki budowy mieszkań czynszowych. W tej spółce w Województwie Podlaskim jest 17 gmin i te gminy wszystkie otrzymały po 3 miliony złotych wsparcia rządowego jako wkład wniesienie, jako wkładu do spółki. Wszystkie gminy wkład wniosły. Kolejny etap budowy tych mieszkań to jest wkład własny gminy i tutaj gminy na różny sposób ten wkład własny wnoszą. Myśmy wystąpili z wnioskiem jako wkład własny o przyznanie tej dotacji 1 300 000 zł i dostaliśmy te pieniądze. Nie tylko nasza gmina dostała, ale też większość gminy ze spółki. Wszystkie gminy, Panie Radny, wpłaciły te pieniądze już, bo jeśli nie wpłacimy, to one podlegają zwrotowi. Także jeżeli nie wpłacimy zwrot i tutaj nasza sytuacja wydłuża się, jeżeli chodzi o szybsze wybudowanie tych mieszkań. Kolejna rzecz jest taka, że nie wszystkie gminy są przygotowane do budowy takich mieszkań i my w tej chwili myślę, że jesteśmy liderem w tej spółce z uwagi na to, że ja podjąłem decyzję z nią o wykonaniu dokumentacji kolejnego bloku komunalnego w tym kształcie obecnie się buduje i dokumentację na ten drugi blok wykonał ten sam projektant za kwotę o połowę niższą niż ten pierwszy. Zamierzeniem, że będziemy składać do Banku Gospodarki Krajowej o kolejne sfinansowanie kolejnego bloku. Niestety, ale w tej sytuacji, jaką w tej chwili mamy bardzo małe szanse uzyskania kolejnych, powiedzmy, 10 milionów na budowę kolejnego bloku. W związku z tym pomysł jest taki, żeby tę dokumentację, którą mamy na drugi blok wraz z działką, wnieść do spółki i wtedy my będziemy pierwszą gminą, która będzie zupełnie gotowa do budowy tego bloku. Oczywiście tę działkę z dokumentacją nie musi ta rada wnosić, może wnieść rada kolejna. Ja nie mówię, że to musimy to zrobić już teraz. Aczkolwiek już mamy z KZN, mamy już pismo, które wskazuje nam, jakie dokumenty już musimy dostarczyć, jeżeli chcemy już rozpocząć inwestycje. Dokumentacja na blok jest już gotowa, złożona jest w starostwie na pozwolenie na budowę. I czekamy na decyzję. Dlatego też, jeżeli chodzi o jakiekolwiek ryzyko, ryzyka nie ma, bo wszystkie pieniądze są zdeponowane w banku na koncie, rosną odsetki, jak też wszystkie gminy są ubezpieczone na wartość kwotową, jaką wniosły do spółki. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do tej uchwały? Pan Radny Minasz. Chciałem dopytać, Panie Burmistrzu, czy jest wskazany konkretny termin, kiedy musimy tę dopłatę wnieść, czy teraz, czy możemy na przykład w późniejszym terminie? Wskazanego terminu nie ma, tylko nie ma wskazanego terminu, natomiast jeżeli chcemy
podjąć decyzję o budowie tego bloku, to niestety musimy wnieść jak najszybciej. W razie, jeśli nie wniesiemy, to ja zwrócę te pieniądze, to z powrotem nie będę ich na koncie gminy trzymał. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały o treści zgodnej z przedłożonym projektem. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Przechodzimy do podpunktu 8. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ciechanowiec na lata 2021-2015 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnej wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ciechanowiec. Proszę Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Niniejszy projekt dotyczy uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ciechanowiec na lata 2021-2025. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmuje w szczególności prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, planowaną sprzedaż lokali, zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty eksploatacji bieżącej, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami oraz działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Jeśli chodzi o zmiany w stosunku do poprzedniego takiego programu uchwalonego w 2021 roku, to dodajemy tutaj również jako mieszkania komunalne, blok komunalny przy ulicy Wiatracznej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania. Uchwały treści zgodnej z przedłożonym projektem. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Drohickiej stanowiącej własność gminy Ciechanowiec. O przedstawienie projektu uchwały proszę Panią Sekretarz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w formie bezprzetargowej części działki o powierzchni 40 metrów kwadratowych położonej w Ciechanowcu przy ulicy Drohickiej na okres 5 lat dotychczasowemu dzierżawcy z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały o treści zgodnej z przedłożonym projektem. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. O przedstawienie projektu uchwały proszę Panią Sekretarz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych została uregulowana uchwałą z 28 lutego 2022 roku,
a podjęcie nowej uchwały w tym temacie związane jest ze zmianą przepisów odnośnie wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniu również kandydatom na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej w miarę oczywiście możliwości posiadanych środków finansowych przez gminę. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały w treści zgodnej z złożonym projektem. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach programu Opieka Wytchnieniowa, edycja 2024. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Gmina Ciechanowiec w 2024 roku również będzie kontynuować realizację rządowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie włączenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ze środków finansowych przekazanych przez wojewodę podlaskiego. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały o treści zgodnej z przedłożonym projektem. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu za 2023 rok. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej jest dostępne w Biurze Rady, jak również na stronie internetowej, gdyby ktoś chciał się z nim zapoznać w dowolnym czasie. Przechodzimy do punktu 8. Sprawozdania z prac stałej Komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu za 2023 rok. I tutaj podobnie sprawozdania są dostępne w Biurze Rady oraz na stronie internetowej urzędu. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zapoznać się z nimi, to w każdym czasie można to zrobić. Przechodzimy do punktu 9. Informacja o sposobie wykonania uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu za 2023 rok. I tutaj Pan Burmistrz przedłożył informację o sposobie wykonywania uchwał Rady Miejskiej i również podobnie jak sprawozdanie, informacja jest dostępna w Biurze Rady, jak również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Przechodzimy do punktu 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Nie było takich zapytań, interpelacji. W związku z tym przechodzimy do punktu 11. Sprawy różnych miejsc. I tak, proszę Państwa, do Rady Miejskiej wpłynęło pismo radnego pana Krzysztofa Binasia. Odczytam je. Proszę o ciszę. W imieniu wielu mieszkańców miasta uprzejmie proszę o wyjaśnienie wielu wątpliwości związanych z budową gazociągu i wykonaniu przyłączy do poszczególnych posesji. Mieszkańcy byli namawiani do składania deklaracji o podłączeniu gazu, a teraz mają kłopoty. Dla przykładu, 22 mieszkańców ulicy Pińczowskiej w dniu 27 lutego 2023 roku złożyło deklarację i spotkało się z odmową. Tłumaczenia pana burmistrza i przedsiębiorstwa wykonującego gazociąg były niespójne. Natomiast mieszkańcy ulicy Kościuszki otrzymali pisma o absurdalnych kosztach wykonania przyłączy około 130 tysięcy złotych, a ulicy Drobickiej Wspólnej około 70 tysięcy złotych. Mieszkańcy zwracali się z pismami do pana burmistrza o zorganizowanie spotkania z dyrekcją przedsiębiorstwa i wyjaśnieniem wszystkich niejasności, jednak do dziś bezskutecznie. Logicznym jest, że im więcej przyłączy, to tańszy gaz i dostawca więcej zarabia. Sytuacja jest niezrozumiała, dopóki sprawy pilotowała pani poseł Aleksandra Łapiak. Wszystko przebiegało sprawnie, bez zakłóceń. Obecnie pan burmistrz chyba zaniedbał sprawę i mieszkańcy są rozczarowani.
Na podstawie tego pisma zwrócimy się do pana burmistrza o złożenie, o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie i następnie pan burmistrz przekazał mi następującą komunikację. Pan burmistrz zwrócił się z pismem do pana Grzegorza Mackiewicza, dyrektora działu zakładu gazownictwa Białymstoku Polskiej Spółki Gazownictwa, pismem o treści. W załączeniu przekazuję skan zapytania z dnia 18 stycznia wniesionego przez pana Jana Krzysztofa Winasia, radnego Rady Miejskiej Ciechanowców, dotyczącego wątpliwości związanej z budową gazociągu i wykonaniem przyłączy do poszczególnych posesji w gminie Ciechanowiec. Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w sprawie. I pismo od pana burmistrza, jak wpłynęło do biura rady w odpowiedzi na pismo. Działając na podstawie artykułu 24 ustęp 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 stycznia 2024 roku wniesione przez pana Jana Krzysztofa Pinasia, radnego Rady Miejskiej w Ciechanowcu, dotyczące wątpliwości związanych z budową gazociągu i wykonaniem przyłączy do poszczególnych posesji, uprzejmie wyjaśnię. Problem gazyfikacji Ciechanowca od bardzo wielu lat był tematem na wielu komisjach i sesjach Rady Miejskiej. Kiedy zostałem wybrany w 2018 roku na burmistrza Ciechanowca, potraktowałem ten temat priorytetowo. W sprawie tej na początku 2019 roku zwróciłem się z prośbą do pani Aleksandry Łapek, wówczas radnej Sejmiku województwa podlaskiego, o pomoc w tej sprawie. Pani Aleksandra zorganizowała w Warszawie moje spotkanie z jednym z dyrektorów Podlaskiej Spółki Gazownictwa, panem Koniecznym, odpowiedzialnym za budowę sieci gazowniczych. Kolejne spotkanie w sprawie gazyfikacji było zorganizowane 9 października 2019 roku, tydzień przed wyborami do parlamentu. Po tych spotkaniach wszelkie sprawy związane z tą inwestycją prowadziłem osobiście wspólnie z dyrektorem PSG w Białymstoku, panem Grzegorzem Mackiewiczem. Dyrektor pan Mackiewicz poprosił o zebranie deklaracji od mieszkańców miasta w celu opracowania opłacalności budowy sieci. Deklaracje zostały zebrane i przekazane do PSG w Białymstoku. Podkreślam, że nic z Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nie namawiał do składania deklaracji mieszkańców, tak jak to określił pan Jan Krzysztof Winasz w swoim piśmie. Mieszkańcy wszyscy czynili to z własnej nieprzymuszonej woli. Na ich podstawie PSG opracowała plan budowy sieci w takim zakresie, aby był opłacalny dla inwestora. Tu należy podkreślić, że inwestorem budowy w 100% była PSG i do niej należały wszelkie decyzje dotyczące wielkości budowy sieci. Od samego początku wiadomo było wszystkim radnym i mieszkańcom, jakimi ulicami będzie przebiegała sieć gazownicza. O fakcie tym osobiście informowałem na sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji oraz na miejskim portalu internetowym gminy Ciechanowiec. Dziwi więc fakt, że radny pan Jan Krzysztof Pinasz dopiero po zakończeniu inwestycji zorientował się, że na ulicy Kimczowskiej i innych nie ma sieci. Od samego początku było wiadomo, że jej tam nie będzie w pierwszym etapie budowy. Kolejne etapy rozbudowy sieci będą możliwe, o ile PSG na ten cel w swoim budżecie będzie miała zabezpieczone środki finansowe. Radny pan Jan Krzysztof Winasz podnosi fakt wysokich kosztów przyłączy, na których nie ma sieci. PSG podaje faktycznie koszty wybudowania przyłącza do istniejącej już sieci do osoby. Od istniejącej sieci do danej osoby, która złożyła aktualną deklarację. Logiczne chyba jest, że jeżeli przy danej ulicy nie przebiega sieć, to trzeba ją poprowadzić od najbliższego punktu i wówczas koszt jest bardzo duży. Jeśli PSG zainwestuje w budowę kolejnego etapu budowy gazociągu przy pozostałych ulicach, to wiadomo, że koszt przyłącza do gospodarstw domowych znacznie zmniejszy się. Nie gmina jednak decyduje o rozbudowie sieci, tylko inwestor, czyli PSG. Radny pan Krzysztof Pinasz wspomina, że mieszkańcy zwracali się do mnie o spotkanie z dyrekcją PSG w sprawie rozbudowy sieci i zarzuca mi bezskuteczność w tej sprawie. Otóż w dniu 17 listopada 2023 roku mieszkańcy ulicy Kluczowskiej złożyli pismo w sprawie zorganizowania spotkania z dyrekcją PSG. W
W sprawie tej dwukrotnie telefonicznie prosiłem dyrektora pana Grzegorza Maskiewicza o spotkanie z mieszkańcami. Pan dyrektor obiecał, że wyznaczy termin i spotkanie się odbędzie. Burmistrz nie wyznaczy dyrektorowi terminu spotkania. Mogę jedynie tylko grzecznie prosić o to. Radny pan Jan Krzysztof-Binasz może także takie spotkanie zorganizować sam dla swoich wyborców, którym też jestem z pana okręgu. Mógł pan radny czerpać w tej kwestii dobre wzorce od innych kolegów radnych. Radny pan Krzysztof Koc, chcąc mieć dodatkową sieć w swoim okręgu wyborczym, znalazł czas, by pojechać wspólnie ze mną do Białegostoku w celu omówienia z dyrekcją PSG możliwości wykonania sieci. Radny pan Jan Krzysztof-Binasz w piśmie pisze, cytuję, logicznym jest, że im więcej przyłączy, to tańszy gaz i dostawca więcej zarabia. Sytuacja jest niezrozumiała. Odnosząc się do tego, gaz nie będzie tańszy, bo ceny są regulowane i obowiązuje wszędzie jedna cena. Nie rozumiem tylko, dlaczego pan radny nie przyłączył się do sieci, która przebiega pod jego oknem bloku, w którym mieszka. Odnośnie pilotażu inwestycji podkreślam jeszcze raz z pełną stanowczością, że całą inwestycję w wykonywanym zakresie od samego początku do końca sam osobiście koordynowałem. Pan Jan Krzysztof-Binasz pisze, że mieszkańcy są rozczarowani. Być może są. Ja mam jednak satysfakcję, że za tej kadencji i dobrej współpracy z większością radnych Rady Miejskiej w Ciechanowcu udało się zorganizować przynajmniej w takiej części gazyfikację Ciechanowca. Bardzo też dziękuję radnemu panu Janowi Krzysztofowi-Binasz za napisanie tego zapytania. Dzięki niemu mieszkańcy i wyborcy przed wyborami samorządowymi mogą poznać prawdę zarówno o mojej pracy, jak też radnego. W sprawie tej swoje zapytanie o zajęcie stanowiska dotyczących wątpliwości wskazanych przez pana radnego w piśmie skierowałem do dyrektora oddziału zakładu gazowniczego w Białymstoku Polskiej Spółki Gazownictwa. Podpisał pan burmistrz Eugeniusz Święcy. Do Rady Miejskiej wpłynęły również następujące pisma. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdzająca nieważność paragrafu 6.3 punkt 1 uchwały nr 468 łamane przez 23 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis oraz uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdzająca, że uchwała nr 464/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa. Chodzi o niedokonanie aktualizacji kwoty dotacji. Wpłynęła również uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku opiniująca pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego w 2024 roku. Do Rady Miejskiej wpłynęło również postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wznowieniu postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej miastu Ciechanowiec za nieosiągnięcie w 2021 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Wpłynęła również informacja od pana burmistrza dotycząca kontroli w zakresie obowiązku właścicieli nieruchomości w temacie pozbywania się nieczystości ciepła. I to wszystko, co wpłynęło do Rady Miejskiej. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Kos, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Problem tego gazownictwa w Ciechanowcu wyrósł z chwilą, gdy okazało się, że i węgiel, i proszek, i pelet, i to wszystko jest bardzo drogie. Ludzie, co do podłączenia tego gazu bardzo byli sceptyczni w poprzednich latach i nie bardzo nawet wierzyli w to, że ten gaz będzie w Ciechanowcu.
i być może stąd taki dystans tych ludzi przed złożeniem tych wcześniejszych deklaracji o przyłączeniu się do tego gazu i być może stąd też nami brak tych magistrali głównych na niektórych ulicach miasta. I ja się zastanawiam, właściwie nie siedzę w tym temacie i nie mam pojęcia, natomiast jest o tych sprawach, jeśli chodzi o jakieś fundusze wspomagające to czyste powietrze. Nigdy o to się nie starałem, nigdy koło tego nie chodziłem. Myślę, że może na tej drodze poszukać rozwiązań, żeby doprowadzić przynajmniej na tych ulicach głównych, takich jak Gorzicka, jak Pińczowska, jak Boczne Górniejsze, gdzie mieszka dużo ludzi, bo mając Drohickę na uwadze, to przecież tam jest, wchodzi i Spółdzielcza, i Armii Krajowej, i Wspólna. Czy nie można by było z tego projektu Czyste Powietrze w jakiś sposób dogadać się z PGE i wspólnie położyć tą linię główną, albo nawet rozważyć możliwość partycypacji w kosztach ułożenia tych dodatkowych linii na tych głównych ulicach. Bo co tu dużo mówić? W tej chwili mieszkańcy już bloku na ulicy Wojska Polskiego korzystają z tego gazu i muszę Państwu powiedzieć, że w porównaniu z tym, co oni płacili dotąd za używanie kotłowni na olej opałowy, to w tej chwili płacą grosze. Ten gaz, mimo że uważamy był, że jest drogi, to wychodzi tanio. Nie wiem, jak to wychodzi w innych dualnych, ale to dopiero będzie wiadomo, jak się rozliczy kilka miesięcy, bo wiem, że tam u mnie sąsiedzi po szkole już mają też gaz podłączony, niektórzy ludzie w mieście mają, ale to nie o tym mowa. Myślę, żeby pan burmistrz, żeby pracownicy, czy jest taka możliwość znalezienia gdzieś jakichś środków, funduszy i dogadania się z PGE, bo nic na tej firmie, po prostu to jest firma taka każda inna i z nią się po prostu trzeba dogadać, a nie da się na niej nic wymusić. To jest taka prawda. No. I czy można, czy może zrobić projekt we własnym zakresie gminy, czy co po prostu. Panie burmistrzu, czy jest taka możliwość dogadania się w tym temacie? Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, dzisiaj jest taka sytuacja, że nie wiadomo czym ogrzewać, bo jak słyszycie Państwo, że Unia Europejska ma zamiast też zakazanie ogrzewania gazem. Więc nie wiadomo, jak do tego tematu podejść. Drodzy Państwo, jeszcze raz wrócę do początku. Wiadomo było od samego początku, jakimi ulicami będzie się przebiegała w Ciechanowcu i na taką inwestycję PSG w swoim budżecie zagwarantował środki. Pamiętacie Państwo, było spotkanie tutaj z dyrektorem Mackiewiczem, powiedział, że Ciechanowiec tak miał szczęście, bo to jest ostatnia inwestycja tego typu w ogóle w województwie podlaskim. Póki co na razie oni też mają trudną sytuację finansową. Natomiast odpowiadając na Pana pytanie, ja twierdzę, że jest możliwość pozyskania też środków na budowę sieci i partycypacji w kosztach razem z PSG gminy, jak najbardziej. Na pewno nie da się tego wziąć z tego programu Czyste Powietrze, bo Czyste Powietrze nie zakłada w ogóle ogrzewania gazem. Więc tutaj będzie Państwo wziąć to pod uwagę. To była Michał, jest specjalista. Na pewno jest zakłada rozbudowy sieci gazowej. Tak. Program Czyste Powietrze przede wszystkim skierowany jest dla osób prywatnych i nie mogą być ze środków tego funduszu finansowane inwestycje nie będące własnością osób prywatnych. Właściciele domów mogą skorzystać z dofinansowania na
założenie ogrzewania gazowego jak najbardziej, na wykonanie kotłowni gazowych i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci. Natomiast program Czyste Powietrze zakłada też maksymalne kwoty zwrotów przy kotłowniach gazowych i są to kwoty od 8 do bodajże 18 tysięcy złotych maksymalnie, także wykonanie przyłącza za kwotę, znaczy, ogólnie rzecz biorąc Wojewódzki Fundusz na szkoleniach przekazywał nam też informację, że koszt wykonania przyłącza, który można uznać za opłacalny, to jest do 6 do 7 tysięcy złotych maksymalnie, prawda? I fundusz też przy rozliczaniu środków zwraca też uwagę na koszty związane z wykonaniem przyłącza, także wyższych kosztów fundusz też nie rozlicza. Natomiast budowa samej sieci leży w gestii PSG. Oczywiście gmina może tutaj partycypować w kosztach tej jej budowy. Może też wykonać dokumentację. Na pewno PSG się cieszy, jeżeli by tak samo było z obwodnicą, prawda? Dofinansowaliśmy do dokumentacji środki własne gminy. Natomiast no, te środki można też pozyskać na gazyfikację. Z programów, jeśli takowe będą ogłaszane z funduszy Unii Europejskiej, czy też innych źródeł. Albo ze środków własnych gminy. To taka jest sprawa. Jeżeli Państwo radni macie taką wolę, że gmina wyłoży z budżetu gminy środki, bardzo proszę zaplanować w budżecie i można będzie realizować. Na pewno PSG się ucieszy, że gmina sfinansuje dalszą rozbudowę sieci w mieście. Dziękuję. Proszę pana radnego. Skoro z tego programu Czyste Powietrze, jak kolega Michał powiedział, można dofinansować nawet do 18 tysięcy. To w zależności od dochodu. Tak, ale to jest, proszę Państwa, też bardzo dużo, bo sam wiec to kosztuje w granicach 8-7 tysięcy i 18 tysięcy jakby odjąć od samego przyłącza danego obiektu, to jest bardzo dużo. I jeśli taka, bo na dzień dzisiejszy, jeśli przyłącz kosztuje 40 tysięcy, sam przyłącz i kotłownia, plus kotłownia, jakieś 25, to już wychodzi ogromne, wychodzą z sumy na granicę 70 tysięcy. To się komuś nie, może nie opłacić i to jest zbyt drogo. Ale skoro istnieją takie możliwości, to naprawdę rozważyłbym tę możliwość i to zadanie na pewno już na przyszłą kadencję, żeby jednak znaleźć środki na zgasyfikowanie przynajmniej tych głównych ulic, takich jak Druchicka, jak Pińczowska, jak Wspólna, tam na pewno no, po zaczerpnięciu oczywiście po pytaniu, czy będą chętni do przyłączeń, bo to też jest dużo. Ale uważam, że trzeba by było tą sprawę rozważyć. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? W związku z tym, że wyczerpaliśmy dzisiaj porządek obrad, dziękuję za udział w sesji i zamykam 62. sesję Rady Miejskiej w Świętokrzysku.